serdecznie powitać wszystkich rodziców, dziadków, uczestników, skrzypków i wszystkie dzieci, które przyszły do nas na koncert. Do końca nie wiedziałam, jak nazwać, czy koncert dla babci, dziadka, czy świąteczny, więc po prostu stwierdziłam, że to będzie koncert zimowy, smyczkowy, z dedykacją dla dziadków i dla babci. Witam, nasz koncert rozpocznie. Jest to duet rodzeństwa Marcelina i Ignacy Bulscy. Pierwsza z nich to będzie kolęda Cicha Noc i piosenka, którą Państwo usłyszycie. Zagra dla nas kolędę Gloria, Gloria, zawołaj. Wykona dla nas również kolędę Gore Gwiazda. Która zagra dla nas dwie piosenki, We Wish You a Merry Christmas i utwór pod tytułem Zima. Thank you.
Olivia, która dopiero co zaczęła się u nas uczyć, jest naszą tutaj najnowszym nabytkiem, że tak powiem, i wykona dla nas utwór pod tytułem Rymowanie. Wykona dla nas piosenkę kolędę O Gwiazdo Betlejemska, a także fragment utworu Henryka Wieniawskiego Dudziarz. Usłyszymy Justynę Sobalę i Olę Olczyk, które razem zagrają piosenkę Jingle Bells. Dziękujemy Madzi za to, że przyjechała do nas i pokazała Państwu altówkę. Mam nadzieję, że z dzisiejszej lekcji zapamiętacie, czym jest altówka, jak brzmi i jaka jest różnica między skrzypcami. I mamy nadzieję, że jeszcze Pani Madzia do nas przyjedzie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy wszystkim dzieciom, które wystąpiły, odważyły się wystąpić. Dziękuję wszystkim dziadkom, rodzicom za to, że przyszli. I rodzicom szczególnie za to, że przypilnowali dzieci i tam w domu na pewno muszą pilnować, żeby ćwiczyli. Więc proszę dalej pilnować, to na pewno będą następne koncerty. Gratuluję wszystkim i dziękuję serdecznie. Wszystkim dziadkom i babciom z okazji dzisiejszego i jutrzejszego święta chciałbym złożyć najlepsze życzenia, pogratulować takich wspaniałych wnuczków i życzyć dużo zdrowia, cierpliwości, tego co u dziadków jest charakterystyczne, jak to wczoraj pani dyrektor przedszkola
ładnie powiedziała. Dziadkowie, babcie to ludzie o srebrnych włosach i złotych sercach. I tego życzę wszystkim wnuczkom i dziadkom, żeby to powiedzenie zawsze miało potwierdzenie w rzeczywistości. No, z wyjątkiem takich dziadków, jakim będę ja, którzy w ogóle żadnych włosów tam pewnie nie będą mieli, ale to mały szczegół. Gratulacje dla Was, skarby, bo wszystko rośnie po prostu w oczach. Jestem przeszczęśliwy, jak Was słyszę i widzę. Wszystkiego dobrego.